Panie profesorze, znajdujemy się w Muzeum Regionalnym imieniem Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. Proszę nam powiedzieć, czy w przeszłości miejsce to było związane z osobą Zygmunta Krasińskiego? Tak, oczywiście. Zygmunt Krasiński spędził tutaj, dzisiaj byśmy powiedzieli wakacje. Trudno powiedzieć, czy ówcześnie pewnie takiego słowa by nie użyto, ale spędził tu lato po prostu. Niezbyt ostatecznie szczęśliwe, ponieważ tutaj zmarła jego córeczka, młodsza córeczka Liska, Elżbietka, którą zresztą pochowano tutaj w kościele w Złotym Potoku, ale podobno Krasiński zachwycił się tutaj, zresztą bardzo urokliwymi okolicami, lasami, skałami jurajskimi, spędził wiele czasu na spacerach i do dzisiaj myślę, że mieszkańcy szczycą się tą obecnością, krótką, ale owocną obecnością Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. A dlaczego Zygmunt Krasiński wybrał to miejsce na wakacje z całą rodziną? To było chyba tak, że Zygmunt Krasiński, pewnie to był jak w wielu wypadkach pomysł ojca, to znaczy ojciec tutaj chciał Zygmunta Krasińskiego związać jakoś mocniej z krajem, z ojczyzną, pokazać mu, że tutaj są też piękne miejsca i wydaje się, że wskazanie czy kupienie tego majątku tutaj w Złotym Potoku było taką zachętą do Krasińskiego, który był po wsi nogą trochę wędrownikiem, podróżomanem, więcej przebywał poza granicami kraju, niż w kraju. Właściwie trudno mówić o granicach kraju, prawda, bo to przecież były zabory, ale poza ziemiami polskimi więcej przebywał we Francji, więcej przebywał we Włoszech ukochanych. Myślę, że tu o to chodziło, żeby go jakoś zachęcić do tego, żeby częściej bywał. Czy budynek, przed którym stoimy, to dom ojca Zygmunta Krasińskiego, Wincentego, czy to było? Z tego co wiem, raczej Krasińscy mieszkali tutaj w budynku, który jest obok, czyli w pałacu obecnie znanym jako Pałac Raczyńskich. Natomiast myślę, że powojenne losy tych budowli zadecydowały o tym, że Muzeum Krasińskiego zorganizowano właśnie tutaj, w tym drewnianym dworku. Tam w Pałacu Raczyńskich była szkoła i myślę, że to spowodowało, że współcześnie wiąże się przede wszystkim z osobą Krasińskiego ten dworek. Ale on na pewno był tutaj i na pewno Krasińskiego odwiedzał. Krasiński tutaj nie mieszkał, bo chyba taki za mało okazały. Myślę, był że ten tak. Dworek myślę, na że tak. Ambicje Wincentego Krasińskiego. Panie profesorze, Zygmunt Krasiński to romantyczny wieszcz, poeta, ale przecież przede wszystkim człowiek. Syn, mąż i ojciec. Jak spełniał się w tych społecznych rolach? Jeżeli chodzi o relacje z ojcem, to właściwie można by było zacząć zupełnie od samego początku, to znaczy od narodzin i od chrztu. Zygmunt Krasiński urodził się w Paryżu, kiedy jego ojciec był wodzem wojsk polskich służących Napoleonowi i dlatego mówię, że od chrztu można by było zacząć, że właściwie Napoleon był patronem, był ojcem chrzestnym małego Zygmunta, a jak mówię Zygmunta, to troszeczkę się waham, dlatego że wtedy to jeszcze nie był Zygmunt. Znaczy i był, i nie był. Mały Krasiński dostał 5 chrzcielnych imion, a Zygmunt to był ostatnie imię.
Czyli właściwie gdyby historia potoczyła się inaczej, to prawdopodobnie mówilibyśmy o tym, że mamy wybitnego poetę polskiego Napoleona Krasińskiego. Bo oczywiście taki był zwyczaj, że tym dzieciom nadawano imię Napoleona, nie tylko wodza, nie tylko człowieka, z którym wiązano wielkie nadzieje, ale także takiego idola całego pokolenia, zresztą nie tylko tego pokolenia, myślę, że samego Krasińskiego także. Zacząłem od tego, dlatego że Wincenty Krasiński był ojcem, z którym trudno się było mierzyć młodemu człowiekowi, bo był ojcem legendą. Był ojcem, który prowadził Polaków, który walczył, który odznaczył się na polach bitew, który walczył za ojczyznę, ojcem bohaterem. Powiedziałbym troszkę, ta legenda domowa Krasińskiego była większa niż czyny Krasińskiego seniora w rzeczywistości, bo na przykład w domu Krasińskich wisiał taki obraz Januarego Suchodolskiego przedstawiający Wincentego, który zdobywa wąwóz pod Samosierrą. W rzeczywistości wiadomo, że w ogóle go tam wtedy nie było. No ale mały Krasiński został wychowany w kulcie i Napoleona, i w kulcie ojca. No i przy tym ojciec był tą osobą, która miała największy na niego wpływ. Matkę niestety Zygmunt Krasiński stracił wcześniej. A ten wpływ był czymś, no, z czym mały Krasiński musiał się właściwie całe życie trochę zmagać, bo to po pierwsze sytuacja, kiedy ma się ojca, wielkiego ojca, ojca bohatera, ojca ważną personę, no to trzeba jakoś tam doskoczyć, dorosnąć, prawda, do roli syna wielkiego ojca. Spełnić jego oczekiwania. No właśnie, a te oczekiwania to wcale nie były takie oczekiwania, jakich moglibyśmy się współcześnie spodziewać. To znaczy to, że Zygmunt Krasiński został wielkim poetą romantycznym, wcale jego ojca nie zachwycało. Nie bardzo mu się to podobało, nie bardzo rozumiał tą nową romantyczną literaturę. Sam był zwolennikiem literatury oświecenia i kiedy oceniał próby młodzieńcze, próby Zygmunta Krasińskiego, to mówił mu podobno, że no, powinien trzymać się lepszych wzorów i najlepiej, żeby pisał tak jak Krasicki. I to pierwsza sprawa, więc ojciec raczej wyobrażał go sobie jako wodza, może jako dyplomatę, jako carskiego urzędnika, dostojnika, bo trzeba powiedzieć, że Wincenty Krasiński co prawda służył wiernie Napoleonowi, ale też natychmiast po klęsce Napoleona przyjął propozycję cesarza Aleksandra i został generałem wojsk polskich Królestwa Polskiego i był tak samo wierny Aleksandrowi, jak wcześniej był wierny Napoleonowi. Wierny trochę na granicy zdrady narodowej. I tutaj ten mały Krasiński no, musiał się mierzyć z kilkoma rzeczami naraz. Tak jak mówiłem, z wielkością ojca, z tym, że ojcu się nie bardzo podobało to, że on wybrał sobie karierę poety i wydaje się, że w dużej mierze z tego powodu Zygmunt Krasiński właściwie prawie żadnego dzieła swojego nie podpisał. Wydawał je anonimowo. Była to taka tajemnica Poliszynela. Wiedziano na emigracji, że czyli wśród Polaków wiedziano, było sporo wtajemniczonych osób, które wiedziały, że to Zygmunt Krasiński jest autorem, ale oficjalnie były to dzieła bezimienne albo wydawane pod pseudonimami. Z tą karierą, której życzył sobie ojciec, Krasiński poradził sobie w ten sposób, że trochę tutaj się ojcu przeciwstawił. To znaczy, kiedy ojciec
zmusił go do tego, żeby Krasiński nie wziął udziału w powstaniu listopadowym, to Krasiński posłuchał go wiernie, ale kiedy potem nakazał mu przyjechać do Petersburga i złożyć hołd carowi, to Zygmunt Krasiński przeciwstawił mu się w ten sposób, że nie poprosił cara, może car dał mu taką możliwość, nie poprosił cara o żadne ani dostojeństwa, ani apanaże, ani inne, nie wiem, godności, tylko poprosił go o paszport. Poprosił o to, żeby mógł swobodnie wyjeżdżać poza granice Cesarstwa Rosyjskiego, z czego zresztą całe życie korzystał. Czyli nie chciał, nie przyjął tej drogi kariery, którą wyznaczał mu ojciec, ale poza tym no, pozostał całe życie tym wiernym, posłusznym synem, który czcił pamięć ojca, który usiłował jakoś go bronić przed atakującymi go, który potrafił nawet popadać w konflikty, i to nie byle jakie konflikty, bo kończące się na przykład wyrzuceniem go z Uniwersytetu Warszawskiego, konflikty z rówieśnikami, żeby bronić ojca, który naraził się opinii publicznej. I no, tak jak mówiłem, słuchał go, kiedy ojciec zabronił mu udziału w powstaniu listopadowym, czyli powrotu do kraju z Genewy, gdzie studiował Zygmunt Krasiński. No i posłuchał go również, kiedy ojciec kazał mu się ożenić. A kazał mu się ożenić z przedstawicielką wielkiego rodu Branickich, Elizą z Branickich. Problem polegał na tym, że Krasiński był bardzo mocno wtedy zaangażowany w romans z Delfiną Potocką, z którą żenić się ani nie mógł, ani chyba za bardzo nie chciał. Ale ten romans, no, różnie się o tym mówi. Można właściwie powiedzieć, że ten romans trwał mimo małżeństwa aż do śmierci Krasińskiego. Natomiast Eliza stała się żoną. Z Elizą miał Krasiński czwórkę dzieci. Potem podobno przekonał się, że całe życie miał przy boku swoim anioła, a nie potrafił go docenić. To oczywiście słowa o Elizie, ale ja taki do końca przekonany nie jestem, że tak było, że to rzeczywiście Zygmunt Krasiński na łożu śmierci docenił Elizę, a potępił samego siebie za to, że wybierał Delfinę, ponieważ no, równocześnie do końca wiemy, że korespondował z Delfiną, przesyłał jej prezenty i no, ciągle także o niej pamiętał. Nawet starał się, żeby te panie się zaprzyjaźniły w takiej willi w Nicei. Próbował pań, żonę i kochankę ze sobą zaprzyjaźnić. Chyba niewiele z tego wyszło, jak się można domyślić. Ale takie próby podejmował Krasiński. Tak trochę mówię o Krasińskim, bo no, może nie najlepiej, bo no, można odnieść wrażenie, że Krasiński jako poeta, jako myśliciel, jako romantyk był człowiekiem wielkim, natomiast jako człowiek no, bywał mały. To pewnie prawda, natomiast jeżeli pani pyta o relacje z dziećmi, to chyba tutaj można powiedzieć, że Krasiński z tych związków wywiązywał się najlepiej. To znaczy był rzeczywiście ojcem czułym, ojcem kochającym, ojcem bardzo troszczącym się o wychowanie swoich dzieci i ojcem, który no, opłakał rzeczywiście śmierć Eliski, która prawdopodobnie na krztusiec tutaj zmarła w Złotym Potoku i którą tutaj pochował i której poświęcił takie epitafium, które w dalszym ciągu znajduje się w kościele w Złotym Potoku. No ale literatura podaje, że właśnie ten Złoty Potok to było jakby takie, może nie nawrócenie, bo nie miał się do czego nawracać, bo wcześniej nigdy
nie miał takich właśnie ojcowskich uczuć, bo przecież kiedy Eliza Branicka, jego żona, zaszła w ciążę, to zaraz po urodzeniu Krasiński, w zasadzie kiedy tylko mógł, to wyjeżdżał do Delfiny Potockiej lub w różne podróże dla poratowania zdrowia. Natomiast przy kolejnej ciąży to w ogóle w ostatnich miesiącach dowiadywał się, że jego żona jest przy nadziei. Także tutaj, czy to jest prawda, że ten Złoty Potok, w którym dzisiaj gościmy, był takim przełomem? Z listów Elizy wiemy, że właśnie oni tutaj przeżyli bardzo szczęśliwe chwile. Myślę, że tak, że możemy to tak traktować, że to mogło mieć jakiś charakter przełomowy, te wspólne, no i szczęśliwe chwile i tragiczne chwile mogły na pewno jakoś tam cementować małżeństwo i skłaniać Zygmunta w stronę żony. Tym niemniej, no, te świadectwa z listów, myślę, że trudno odbierać jako takie do końca wiarygodne i do końca obiektywne. To znaczy, często wydaje się, że autorzy listów romantycznych bardziej pisali o tym, jak chcieliby, żeby rzeczywistość wyglądała, niż koniecznie o tym, jak ta rzeczywistość wyglądała. Ja wrócę jeszcze do Krasińskiego, który napisał tych listów mnóstwo i który pisywał do bardzo wielu osób. Wiadomo, że zasadą Krasińskiego było to, że on się dostosowywał bardzo do adresata i potrafił te same wydarzenia opisywać z zupełnie różnych punktów widzenia. Także my na przykład nie bardzo wiemy, jak wyglądały pierwsze miesiące małżeństwa z Elizą, bo wiemy, że Krasiński opisywał obcość, jakby podkreślał to, że po pierwsze to jest ślub z przymusu, a po drugie, że to jest białe małżeństwo, prawda? Że oni nie mają stosunków erotycznych. Problem polega na tym, że my te relacje znamy raczej z listów do Delfiny, prawda? Więc wiadomo, że jeżeli Krasiński pisze coś takiego kochance, to może nie po to koniecznie, żeby powiedzieć, jak było naprawdę, tylko żeby ją przychylnie do siebie nastawić. No a wiemy, że rzeczywiście owocami tego małżeństwa była czwórka dzieci, czyli no białe nie było. Słuchaj, w zasadzie pan profesor już dał taką bardzo krótką, lapidarną odpowiedź, że mamy narodowego wieszcza, poetę romantycznego, natomiast jako człowiek, syn podległy swojemu ojcu, zresztą też z tych listów, wielu listów do Wincentego Krasińskiego, można wyczuć, że on był nawet taki inwigilowany przez swojego ojca, bo on się tłumaczył w zasadzie po wyjeździe, po powstaniu listopadowym ze swoich uczuć, ze swoich działań, spotkań, czego Wincenty Krasiński wręcz od niego żądał. Jeśli chodzi o Elizę, no to też z literatury wiemy, że była traktowana jako anioł, w przeciwieństwie do Delfiny jako demon, i znosiła to, te zachowania Zygmunta Krasińskiego, jego ciągłe wyjazdy, podróże, no, romanse, no i dzieci, które no też różnie to literatura przedstawia, że w zasadzie Eliza poświęcała się wychowaniom, nauce tych dzieci, co w przyszłości no, straciła zdrowie i zaniemogła właśnie przez te swoje, może brak wsparcia Zygmunta Krasińskiego. Ale powiedział pan profesor, że jako człowiek no, był mały. Natomiast wieszcz, czy Zygmunt Krasiński to naprawdę taki romantyk, taki
szablonowy, z tymi cechami romantyzmu, romantyka w zasadzie, czy to też, wrócę do pana wypowiedzi, czy to była poza, czyli jestem taki, jak wymaga ode mnie epoka, z tymi cechami romantycznego kochanka i tak dalej, indywidualisty, cierpiętnika. Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że my tak do końca, no musielibyśmy wejść jakoś w psychikę tych ludzi i jakby od środka ich spróbować zrozumieć. A jak wiemy, prawda, z wiersza Mickiewicza słynnego, żeby zrozumieć romantyka, to trzeba być nie z nim, ale w nim. To była epoka w ogóle bardzo teatralna, bym powiedział. To znaczy, rzeczywiście ma pani rację, że romantycy nieustannie odgrywali rozmaite role, wchodzili w rozmaite role. Epoka wymagała od nich z jednej strony tego, żeby, no, jak to ujął Byron, żyli tak jak piszą, a pisali tak jak żyją. Czyli ten nacisk na romantyków, bo właściwie wszyscy nasi, cała ta trójka wielkich romantyków miała ten kompleks niewzięcia udziału w powstaniu listopadowym, prawda? Czy niewytrwania do końca w przypadku Słowackiego. To się brało stąd, że no, takie było wymaganie epoki. Nawołujesz, piszesz, prawda? Każesz nam chwycić za broń, to czemu cię tu nie ma? Ty też powinieneś tutaj stanąć na czele. W wypadku Krasińskiego wydaje się, że być może ta teatralność szła, to prawda, jeszcze dalej niż w wypadku innych romantyków, to znaczy to dostosowywanie się do różnych ról, czy też wymyślanie sobie różnych ról życiowych. Krasiński pisała o tym świetnie, no właśnie zmarła znakomita badaczka Krasińskiego i romantyzmu, Maria Janion. Krasiński rzeczywiście próbował, że tak powiem, jakby wygrywać swoje życie na takiej swoistej granicy pomiędzy rzeczywistością a ideałem, pomiędzy rzeczywistością a marzeniem. On usiłował z jednej strony pokazywać, że jest zanurzony w świecie marzeń, że dąży do ideału, z drugiej strony pokazywać, jak ta rzeczywistość skrzeczy i go ogranicza. To ta próba pogodzenia cudownej kochanki z tą przyziemną i zwyczajną żoną, która się przecież, ten pomysł pojawia się nie tylko dużo wcześniej w myśleniu Krasińskiego, on się pojawia nie tylko dużo wcześniej, zanim Krasiński się ożenił, ale nawet zanim poznał Delfinę, prawda? Ten pomysł się pojawia w Nieboskiej Komedii, uważanej za jego najwybitniejsze dzieło, a w momencie pisania Nieboskiej Komedii on nawet Delfiny jeszcze nie znał. I ten pomysł, że z jednej strony ta cudowna dziewica, kochanka dni młodych, która go gdzieś tam porywa w sfery niezwykłe, a z drugiej strony ta żona, która, a tutaj mamkę załatw, prawda, a tutaj tort zamów, a tu, no, wciąga go codzienność. W codzienność. Mówi bohater Nieboskiej Komedii, spałem snem fabrykanta Niemca przy żonie Niemce, prawda? Nuda, mieszczańskość okropna. I Krasiński, myślę, że w dużej mierze z jednej strony oczywiście on wchodził w tę rolę romantycznego wieszcza, takiego romantycznego trochę cierpiętnika, takiego kogoś, kto no, wszystko by dla tej ojczyzny zrobił, a nie bardzo może. Ale z drugiej strony lubił pokazywać się od strony takiej właśnie, jak to on cierpi, rozrywany pomiędzy ten
ideą, a tą skrzeczącą rzeczywistość, pomiędzy kochanka a żonę, pomiędzy wielkie ojczyznę, tak, a ojca. I to takie wszystko go tutaj męczyło. Ja myślę, że sama sprawa, jeszcze o jednym chciałem wspomnieć, sama sprawa chorób Krasińskiego, to znaczy to, że on z jednej strony rzeczywiście był człowiekiem cierpiącym i schorowanym i umarł młodo i rzeczywiście miał gruźlicę i rzeczywiście cierpiał na oczy i obawiał się utraty wzroku, rzeczywiście doświadczał cierpień, a z drugiej strony był autentycznym hipochondrykiem. No właśnie, on cały czas jeździł, tak, na leczenia, cały czas podróżował, nawet żona go też wysyłała. Tak, 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 do wód jeździł, rozmaite, tak, święte, kuracje. Wysyłały tych medyków, tak, swoich, tak, jedź, wylecz się, on przyjeżdżał znowu niewyleczony, nieszczęśliwy. No właśnie, tutaj postrzegamy Krasińskiego trochę jako takiego człowieka mało zadowolonego. Czyli takiego romantyka. Byłby nieszczęśliwy, gdyby był szczęśliwy. Myślę, że tak. Myślę, czyli że tak, delfina, że żona, znowu ojciec, któremu chciał się przeciwstawić, ale jak się przeciwstawił, to znowu był w niezgodzie ze sobą. Tutaj te choroby, które w zasadzie wyznaczały to jego cierpienie. I nawet w tym szczęśliwym swoim, gdyby chciał taki związek szczęśliwy z Elizą stworzyć w rodzinnym domu, których też mieli kilka, prawda, bo oni też podróżowali, Eliza z dziećmi, to chyba by był znowu też nieszczęśliwy. Czyli w zasadzie, żeby Zygmunt Krasiński był szczęśliwy, to chyba nie byłoby takich poukładanych czynników, elementów, żeby dać mu szczęście. No właśnie ta poza. Romantykowi nie wypadało być szczęśliwym. To znowu jest taka relacja na przykład Słowackiego, żebyśmy nie pokazywali cały czas, że to Krasiński jest jakimś wyjątkiem. Krasiński może szczególnie mocno widać te cechy, ale Słowacki pisze o Wiktorze Hugo i mówi, no tak, żona, dzieci, zadowolony z życia, to obrzydliwe, prawda? To takim jeszcze, no jak to, żeby to normalny romantyk się tak zachowywał, no to nie do pojęcia, prawda? Zwyczajność, zwyczajne szczęście to jakby coś jest takiego obcego, nieromantycznego, obcego tej pozie romantycznej. A twórczość Zygmunta Krasińskiego, tak, z jednej strony jest to, i mamy zakodowane, trzeci narodowy wiersz. Zygmunt Krasiński, Słowacki, Mickiewicz, taka kolejność odwrócona. Inni mówią, że temu Krasińskiemu można by odebrać tego wieszcza, bo nim tak naprawdę nie był. Pojawiła się tutaj już Nieboska Komedia, Irydion, no i epistolografia bogata, bo chyba większość wtedy pisarzy, poetów pisało też listy do swoich bliskich i stąd to bogactwo tych listów. Natomiast czy rzeczywiście te utwory Krasińskiego plus psalmy dają mu taką wielkość? Czy rzeczywiście one wyznaczają jego pozycję w romantyzmie polskim? Przede wszystkim trzeba by było powiedzieć, że to nie jest jakaś trwała pozycja, dlatego że w tym, że tak powiem, rankingu takim romantycznym ta pozycja Krasińskiego zmienia się właściwie nieustannie. Znaczy, sam pomysł, żeby było trzech wieszczów, jest właściwie trochę wzięty z Krasińskiego, dlatego że on napisał taki szkic krytyczny o Juliuszu Słowackim, gdzie po raz pierwszy jako pierwszy pokazuje Słowackiego jako poetę równego Mickiewiczowi, epoka się z tym absolutnie nie godziła, i zasugerował, że no, ponieważ to są tak przeciwne, tak różne sposoby pisania, tak różne typy poezji, no to mógłby być ktoś trzeci, kto to pogodzi, prawda? Jakby wyraźnie sugerując, że ten trzeci to mógłby być on. Potem pozytywiści przyjęli, że no rzeczywiście jest jakaś trójka i myślano w tych kategoriach, że musi być trzech, prawda? I teraz w pewnym momencie uznawano, no
Krasińskiego za twórcę bardzo ważnego i znakomitego, niektórzy nawet pisali, że ważniejszego od Mickiewicza, a w XX wieku te akcje literackie Krasińskiego zaczęły spadać gwałtownie. No, tam się okazało, że no, przestaje się podobać, a niektóre jego dzieła właściwie zestarzały się niezwykle szybko. Tam próbowano w to miejsce włożyć Norwida, potem Wyspiańskiego, różne takie były próby. Wydaje się, że można by było powiedzieć tak, że Krasiński był autorem nierównym. Że rzeczywiście jest trochę tak, że epoka, która ceniła, preferowała poezję i poetów, nie bardzo była szczęśliwa dla Krasińskiego, który był znakomitym przede wszystkim jednak prozaikiem. Nieboska komedia też jest napisana prozą przecież, a poetą znacznie gorszym. Poza tym z Krasińskim jest tak, że rzeczywiście współcześnie ceni się te dzieła, które pani wymieniła, to znaczy przede wszystkim dramaty i epistolografię. Natomiast epoka bardzo wysoko ceniła poematy, współcześnie niespecjalnie cenione, niespecjalnie już, no tak jak mówię, to są takie rzeczy, które się zestarzały. Wydaje się, że Krasińskiemu, gdybym miał no, odwołać się do swojego, chyba nie tylko do swojego zdania, Krasińskiemu to miejsce na tym romantycznym Parnasie zdecydowanie się należy. Moim zdaniem, to już będzie wyłącznie moje zdanie, Nieboska Komedia to jest najlepszy w ogóle polski dramat romantyczny. Natomiast no, trudno mówić o tym, że wszystkie dzieła Krasińskiego są takie znakomite i tak się współcześnie dają czytać i współcześnie się bronią, bo się nie bronią. Ale wydaje się, że no z tej pozycji trzeciego wieszcza ja bym go nie strącał. Nie strącał. I panie profesorze, ja się posłużę na koniec dwoma cytatami, bo wracając do Nieboskiej Komedii, ona została napisana, wydana 1835 rok, Irydion, drugi wielki dramat, 1836 rok. Natomiast w 1836 roku, czyli już po Nieboskiej Komedii i można powiedzieć no, zadowoleniu z siebie, Zygmunt Krasiński pisze wiersz, ja przytoczę tylko jego jedną zwrotkę. Bóg mi odmówił tej anielskiej miary, bez której ludziom nie zda się poeta. Gdybym ją posiadł, świat ubrałbym w czary. A że jej nie mam, jestem wierszoklepem. Czy dalej nieszczęśliwy Krasiński? Czy dalej chciał się obronić, żeby ludzie go bardziej docenili, bo on sam w siebie nie wierzy? Czy ta Nieboska jeszcze była w cieniu? To znowu to jest trudne pytanie. To znaczy, trzeba by było powiedzieć tak, że nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałem wcześniej, ten rok 36 to jest czas, kiedy Krasiński zaczyna czy próbuje pisać wierszem. I te pierwsze próby przesyła do oceny swojemu przyjacielowi Konstantemu Gaszyńskiemu, no trochę się krygując, to znowu troszeczkę jest poza. A że mu nie wychodzi, że tak nie bardzo, że wierszokleta, prawda, że nie jest prawdziwym poetą i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że jeżeli byśmy uznali, że tutaj Krasiński pisze o sobie, bo to takie do końca pewne nie jest, to trzeba by było powiedzieć, że pisze o sobie w tym momencie jako o autorze wierszy, nie jako o autorze w ogóle, nie jako o poecie w ogóle.
że te wiersze ocenia rzeczywiście gorzej, że uważa, że mu nie wychodzą. Krasiński zresztą miał swego rodzaju kompleks. Jego przyjaciel Juliusz Słowacki był przez niego tak wysoko ceniony właśnie jako autor wierszy, jako autor psalmów, poezji. Poezji rymowanej, prawda, w ten sposób, że Krasiński pisał, no kto może po Słowackim jeszcze się zabierać za pisanie wierszy, na pewno nie ja. Wydaje się, że to jest pierwsza sprawa, że Krasiński tutaj nie bardzo ceni ten swój talent poetycki, czyli ten talent wierszopisarski. Ale po drugie, ten wiersz, który pani cytowała, mówi o pewnej szczególnej sytuacji. O czym on właściwie mówi dokładnie? Pierwsza zwrotka jest rzeczywiście taka, że brak mu anielskiej miary, żeby się mógł przydać do czegoś ludziom. Ale potem Krasiński pisze tak, a w sercu moim są niebiańskie dźwięki, lecz mi łzy dojdą, łamią się na dwoje, ludzie usłyszą tylko twarde szczęki, ja dniem i nocą słyszę serce moje. Ten obraz poety, który tam się pojawia, zresztą nie tylko tam, bo Krasiński taki obraz poety przedstawił jeszcze wcześniej w innym utworze, polega mniej więcej na tym, że ja bym to wytłumaczył na zasadzie takiej metaforyki, że tak powiem, elektronicznej. Krasiński jest jakby odbiornikiem. Odbiera natchnienie, które płynie z nieba, od Boga, prawda? Ale nie jest w stanie go przekazać dalej. Nie jest w stanie dać go ludziom. W związku z tym on jest w jakimś sensie wielkim poetą, bo odbiera to natchnienie, w jakimś sensie nie jest poetą w ogóle, bo nie jest w stanie tego natchnienia przekuć, przełożyć. I to jest taki problem, który się pojawia w romantycznej poezji dosyć często. On się pojawia na początku wielkiej improwizacji, w rozmaitych dziełach romantycznych, że czy można tą wielką, wspaniałą wyobraźnię czy natchnienie przełożyć na język zrozumiały dla wszystkich ludzi. Więc ten wiersz jest, wydaje mi się, zbyt niejednoznaczny, zbyt taki wielowarstwowy, żeby go odbierać w sposób prosty, a często tak właśnie było odbierany, jako rodzaj przyznania się Krasińskiego do jakiejś klęski, ponieważ on czegoś tam zrobić nie umie, przekazać ludziom... Znaczy, może się to tak łączy, można powiedzieć, bo tutaj jakby znowu nie wierzy w swoje możliwości, ale te możliwości od natchnienia do przekazu. Czyli może on by był znowu jeszcze bardziej nieszczęśliwy, gdyby taką moc miał. No bo... Może. No bo tutaj znowu może, jest nieszczęśliwy, tak, prawda? Znowu się zmiesza między boska siła w nim, ale on znowu nie ma tej ludzkiej siły, żeby przekazać. On słyszy swoje serce, Bóg słyszy, czyli to jakby wraca do tego nadawcy, ale ludzie tego nie słyszą, ludzie tego nie odbiorą. Znowu rozdzielony. Ale poeta romantyczny to jest też w tej pozie. Poeta romantyczny będzie zawsze narzekał na słuchaczy, prawda? Mówiłem o wielkiej improwizacji. Samotność, cóż po ludziach, czym śpiewa dla ludzi. No nie jestem dla nieszczęsnych, to dla ludzi myśl i język trudzi, prawda? Słowacki w grobie Agamemnona mówi, że taki jego los, nie ma mieć harfy i słuchaczów głuchych. Więc nikt nie zarzuca Słowackiemu i Mickiewiczowi, że oni tutaj przyznali się do tego, że nie umieją pisać wierszy. Natomiast Krasiński, który rzeczywiście może nie najlepiej sobie z tym pisaniem wierszy radził, jest tutaj odsądzany trochę od czci wiary i ten wiersz traktuje się jako dowód. Tylko jako pytanie taki, jest, że Mickiewicz był wielki. Słowacki był prawie wielki, a Krasiński zawsze był ten trzeci, który, tak jak pan profesor powiedział,
On sam siebie jako tego trzeciego może tam zmieścił wśród tej trójki. I z drugiej strony pytanie, czy to był znowu, tak ja myślałam, czy to był znowu nie kierunek do ojca, że on wybrał tą drogę, jednak znowu mu się coś nie powiodło, ale jednak on jest w tym wszystkim no, w miarę szczęśliwy, bo ma to natchnienie boskie, na którym mu zależało. No, bo poeta bez tego boskiego natchnienia, romantyczny poeta no, nie istnieje. Dlatego może tutaj on znowu tak się chciał troszkę usprawiedliwić, no bo ten wielki nie był. I tak jak powiedział, no, no wiersz Greta, to wszyscy pewnie zanegowali, mówili, nie no. Ale przy tym dobrze by było pamiętać, że Nieboska Komedia, do której jakoś tam wracamy, to jest jedno z dzieł, czy dzieło romantyczne, które może najostrzej krytykuje w ogóle samego poetę romantycznego. Mhm. Pokazuje go właśnie jako pozera, jako człowieka, który jest gorszy od innych ludzi, a nie lepszy, który pewnych wzruszeń nie doświadcza, bo się zajmuje głównie sobą i tak dalej, i tak dalej. Krasiński widzi to bardzo ostro i tam też jest coś, co można by nazwać samooskarżeniem, taki bardzo, bardzo, bardzo wyraźny. No, jest to taki największy utwór, najbardziej znany Krasińskiego, no i to on był młodym człowiekiem, może dlatego to zostało w ogóle wydane. Wyjechał z Polski, więc też inne realia, może dlatego tak krytycznie do tego tak krytycznie do tego podszedł, że nie był jeszcze naznaczony tym romantycznym romantyzmem, tymi cechami romantycznymi, które wypadałoby w sobie mieć. Panie profesorze, jeszcze to było takie podsumowanie twórczości Zygmunta Krasińskiego. I tu przytoczę na koniec, jeszcze jako ten mały człowiek, mąż, fragment imieninowego liryku do mojej Elizy. Jam marzył niegdyś, że na potęg szczycie, jam czuł się w natchnień nieskończonych niebie, a jednak w niwecz przemarniłem życie, dlatego tylko, że mnie kochał Ciebie. To jest 1857 rok i tutaj jakby mówił już Pan Profesor, że czy on się rzeczywiście zmienił w stosunku do Elizy, dostrzegł ją jako tego anioła, swoją żonę. No, jest tutaj dowód w jego liryce. Czy to znowu poza? Czy to na łożu śmierci, bo jest to tuż przed śmiercią, rzeczywiście Krasiński zmienia się na tle rodzinnym? Ja bym powiedział, że pewnie było tak, że on się zmienił w stosunku do Elizy. Nie wiem, czy on się zmienił w stosunku do Delfiny. Natomiast to docenienie żony, uznanie dla żony rzeczywiście było, no przyszło z czasem, i wydaje się, że na pewno było zasłużone, bo ta żona rzeczywiście anielska była, zwłaszcza powiedziałbym, że miała anielską cierpliwość do niego. Natomiast znowu bym wrócił do tego, o czym już mówiłem, że to chyba tak to z romantycznymi poetami bywa, że to trzeba być w nich, a nie obok, a nie z nimi, żeby tak do końca zrozumieć, co się z nimi działo. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za przybliżenie postaci Zygmunta Krasińskiego, no, trzeciego wieszcza romantycznego. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Wywiad z panem doktorem habilitowanym Maciejem Szargotem, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, prowadziła dr Aneta Pukacz, nauczyciel języka polskiego 4. Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Specjalne podziękowania dla pani Justyny Siemion, dyrektor Muzeum Regionalnego imienia Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za pomoc w realizacji przedsięwzięcia finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna 2020 pod tytułem Wielka Literatura od Reja do Witkacego.